prosto z Bułgarii. Witam bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny konkurs indywidualny w tym sezonie, który rozpoczyna Daikito. Rozpocznę go ładnym lotem. Przepiękny lot Daikiego. I to cóż za początek konkursu w jego wykonaniu. 262,5 metra. Daikito dawno takiego dobrego lotu nie pokazał. A teraz Alex sam reprezentant Włoch. No, sezon słaby, wiadomo, w wykonaniu Insama, ale ten lot będzie piękny. Brawo, Insa. To jest tylko hill size. 253 metrów. Miejmy nadzieję, że taki dobry wiatr trzyma się do końca pierwszej serii przynajmniej, żeby sprawiedliwe tutaj warunki, które skaże tata ładnie, jak nagle podwije pod plecy, to takich dobrych lotów nie będzie. Anti-alto. Niezły lot, ale będzie ostatni na ten moment. 249 metrów, no wiatr trochę jakby cichnie, ale miejmy nadzieję, że no, utrzyma się sprawiedliwy wiatr do końca tej serii. Simon Ama. Oj, ładnie będzie, oj, ładnie, oj! Simon Ama! Pięknie wręcz, 264,5 metra. Pół metra tam do rekordu skoczni zabrakło Simiemu. Także niewiele mu tam brakło, teraz nie jest Kenny Klimo. Patrzmy mocno, położył się na nartach. I wspaniały lot również Klimowa. 250,5. Sergiej Tkaczenko. Dobry ma wiatr. 4 metry na sekundę. Pod narty. I Tkaczenko mocno dynamicznie na nartach ułożony. No i to był trochę błąd. To nie jest skocznia, żeby tak się dobrze kłaść na nartach. To właśnie trzeba lecieć wyżej. To nie jest Słowenia, to jest skocznia, której trzeba wyżej lecieć. Spokojnie kłaść się na nartach, jak na przykład Filip Sakala, który pięknie frunie. 250 ileś tam metrów. Nie przeczytałem do końca dokładnie. Niestety Gregor Schlieren Sauer. No i źle wyszedł z progu. Ale co z tego? Schlieren leci. Mimo złego wyjścia z progu, Gregor Schlieren Sauer. Albo czy może w ogóle nie wyszedł z progu? To właśnie dobrze wyszedł z progu. Teraz zobaczymy. Wydawało, że to było złe wyjście z progu. A no w sumie mogło i nie być złe. No nie wiem, ale niestety wiatr się zmienia na niekorzyść. Stefan Laje. No i Laje odczuje ten wiatr. Odczuł ten wiatr Stefan Laje. I znowu, dobry wiatr zmienia się na niekorzystny na ostatnich zawodników. Tych najlepszych. Kuba Wolny. Jak sobie poradzi Kubuś w tych warunkach? No nie najlepiej. Nie najlepiej. Kuba Wolny sobie radzi w tych warunkach. Jest dopiero ósme miejsce. No i Kuba Wolny dzisiaj myślę bez podium, bez jakiegoś szału będzie. Mackenzie Boyd Close. Ale ładnie leci. Ojej. Uhuhu, Mackenzie Boyd Close. On jest w dobrej formie ostatnio. Ładne skoki robimy Mackenzie'ego Boyd Close'a. Kevin Lignet. Jak po frunie. Też ładnie. Też koło hillside salę upada. Co z Wichterem ostatnio jest nie tak? Władimir Zografski. Bułgar. Ładnie, ładnie. Ciągnie. No i dobry lot. 248 metrów. Jest na miejscu 8. Windwig coś stracił formę sprzed początku sezonu. A teraz niestety dobry wiatr nie był, no i nie mógł lecieć przez to daleko. Ale zobaczmy, jak sobie poradzi Juri Tepesz. Także jest to dopiero 10. pozycja. Więc rozpoczynamy drugą serię, która miejmy nadzieję, że będzie sprawiedliwa, że wszystkim będzie wiało równo tak jak powinno. Stefan Laje zaczyna. Laje nie najlepiej w pierwszej serii. Teraz się poprawia. Jest to skok lepszy, 243,5 metra z szansą na lepsze miejsce. Ale zobaczymy, czy to mu da coś właśnie. Kevin Bickner.
Oj, Bicknera nie prześcignie. Kevin Bickner będzie pierwszy w tym momencie. 240 metrów i teraz Sergiej Tkaczenko. 13 natomiast był Sergiej w pierwszej rundzie. Teraz dobrze, dosyć ułożony na nartach. Ładnie, stabilnie w locie i proszę bardzo, to jest świetny lot Kazacha. Tutaj 247,5. Jednak i tak oglądamy lepszy konkurs niż ostatnio. Mamy tutaj lepsze loty. Mariusz Lindwik. Oj, ładnie. Przeleciał. Ale też miał trochę lepszy wiatr, bo mu podwiewało mocniej pod narty. Także ładnie, ładnie sobie jednak poradził w tych warunkach. I Kuba Wolny. Kuba Wolny praktycznie w bezwiecznych warunkach. Leciutki wiatr tam pod narty. Ale Kuba sobie poradził ładnie, brawo. 20 za styl tam nawet była, wow. No to Kuba Wolny zaszalał ze swoim skokiem. Na pewno troszkę odrobi, myślę, tutaj. Juri Tepesz. No i Tepesz jednak tutaj jest drugi o 2 punkty tylko, także tam niewiele zabrakło, żeby pokonał Kubę Wolnego. Antialto. O, chyba pokona Kubę Wolnego. Tak jest, pokonał o 70, no cóż. Kuba nie wygra na pewno, ale i tak wiedzielibyśmy, że Wolny nie wygrał tego konkursu, nawet jeżeli no, poleciał właśnie tak jak poleciał. O, Izografski słabo będzie. Coś trochę pasywnie tam w locie było, i szósty jest super. Jewgeni Klimow, 250 w pierwszej rundzie. Jewgenia Klimowa. No i teraz będzie dobry lot. 244,5. No i Filip Sakala. Wielki, sławny syn Jarosława Sakali. Będę to powtarzał w każdym konkursie, że jest to syn Jarosława Sakali. Musicie się do tego przyzwyczaić, ale Sakala ostatnio skacze ładnie. Akurat Sakala mi skoki wychodzą. Czy ogólnie to zależy, jak się wybije z progu i w ogóle. Położyć się w locie potrafię. Oj, Insam. Pierwszy. Długo to się Sakala nie nacieszył tym prowadzeniem. A teraz Mackenzie Boyd Close. Dobrze, że z progu ładnie leci. Ładnie. Mackenzie Boyd Close nowym liderem. Tak jest. 244,5 metra. No i Close tutaj prowadzi. Schlieren całe. Nartach, oj, 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 leci ładnie, oj, oj, oj. Gregor Schlierenzauer, 263 metry i dajki i to troszkę, no, w ciężkiej sytuacji teraz. Czy da radę dajki i to? Nie. Ale będzie drugi. Będzie drugi dajki i to, czyli i tak czy siak jest podium dla dajkiego i to. No i Simi Aman czy Gregor Schlierenz. Oj, Aman nie ma mocnego wiatru. Oj, myślę, że Aman sobie nie poradzi jednak. Chociaż zobaczmy, Aman próbuje. A jednak. Jeszcze z rekordem skoczni chyba. Nie, nie ma rekordu skoczni, ale Aman wygrywa w pięknym stylu. Gratulujemy, Simon Aman wraca do triumfatorów, znaczy no... Po długim okresie znowu wygrywa, ale Schlierenzauer tutaj trzeba też mu powiedzieć bardzo ładny konkurs. Dwa loty powyżej Hillsize, tak samo Simon Amann, dwa loty powyżej Hillsize. Dajki to też ładnie oczywiście jest na podium. Dalej mamy Close, Insam, Sakala, Alto, Wolny, ósmy, Tepesz, Klimow, Lindwik, Tkaczenko, Zografski, Bickner, Laje, a to jest czołowa klasyfikacja generalna. Powoli nam się tutaj już naprawdę robi ciasno, tak bardzo ciasno, że... Wszystko się może wydarzyć. Do zobaczenia w następnym konkursie. Na razie. Cześć.